Beton, który nie jest mrozoodporny i wodoszczelny, taki został położony pod lodowisko w Lesznie. To jeden z wniosków płynących z kontroli komisji rewizyjnej, która o pomoc poprosiła Jana Rędziniaka, rzeczoznawcę budowlanego. Wyniki są szokujące. W zwołanej dziś konferencji uczestniczyli prezydent Łukasz Borowiak, wiceprezydent Piotr Jóźwiak, radni Adam Kośmider oraz Marek Goryniak oraz Jan Rędziniak, rzeczoznawca budowlany. Beton, który położono, jest niezgodny z użytkowaniem. Jest wiele pęknięć. Płyta powinna być rozebrana, mówił ten ostatni. Płyta, która została wykonana lodowiska, po prostu jest płytą, która nie może być dopuszczona do użytkowania. Ona jest wykonana. Została źle zaprojektowana po prostu i została również niezgodnie z wiedzą techniczną po prostu wykonana. Czego nie ma? Beton, który miał być użyty zgodnie z projektem, jest niezgodny z normą, a więc powinien być wyższej klasy beton, powinien być bardziej określona po prostu jakość tego betonu. Nie zostało to w projekcie uwzględnione. W takiej formie beton wytrzymałby może 2-3 sezony, tłumaczył Jan Rędziniak. Płyta została źle wykonana, została betonowana po prostu w grudniu, co nie powinno być, miało mieć miejsca w ogóle betonowanie. Nie ma, no tak ona wygląda, a to ma być płyta, która powinna być na zamrażanie i odmrażanie po prostu wytrzymała. Generalnie powinna być tak zwane XF3, czyli po prostu beton klasy gdzieś C30, 37, 4% napowietrzania. Takiej dokumentacji nie był. Nie ma delatacji pokazanych po prostu, a więc w ogóle nie ma wykonanych delatacji w tym obiekcie, a więc płyta 40 na 27 może być betonowana bez delatacji, ale to musi być specjalna technologia i specjalna klasa betonu musi być do tego zastosowana. Podsumowując, płyta nie nadaje się, również badania nieniszczące zrobiłem tej płyty. Beton, który jest tam, nie jest betonem konstrukcyjnym. Są też nieprawidłowości, jeśli chodzi o dach. W projekcie była tak zwana membrana kryta. Dach miał być kryty membraną. Zamieniono po prostu membranę na papę termozgrzewalną. Membrana ma 1% spadku. O, to jest taki, jest wykonany dach. Natomiast tam spadku w ogóle nie ma. Jak to widzicie Państwo, dach jest pogrążony, a więc jest to sytuacja taka, że przy papie termozgrzewalnej spadek musi być minimum 3 do 5%. Tam są zdjęcia, które robiłem, badania, nie ma w ogóle spadku i to, co jest wykonane, to się nie nadaje do niczego. Po prostu to trzeba zerwać od nowa i całe pokrycie dachowe wykonać od nowa. Następnie w tych ściankach holankowych winna być zgodnie z dokumentacją wieniec żelbetowy, bo jak Państwo widzą, ścianki kolankowe to są sporniki. One powinny być u góry zwieńczone. No, zgodnie z dokumentacją jest wieniec, nie wykonano tego, po prostu w związku z tym trzeba całe poszycie górne zdjąć. Budynek miał być pokryty wełną, został styropianem. W dokumentacji wykonano styropianem. Uważam, straż pożarna, prewencja nie dopuści, dlatego że niedopuszczalne jest stosowanie po prostu na elewację styropianu w budynkach użyteczności publicznej. Po prostu no, został, jest wykonany styropian. Następnie elewacja nie miała tak wyglądać, bo w elewacji są deski i to tu jest dokumentacja, to można. No nie ma tego, a więc jest to w ogóle odstępstwo od projektu, który został po prostu tutaj przyjęty od początku. Radni z komisji rewizyjnej kontrolowali także kwestie finansowe. Tutaj także jest wiele nieprawidłowości. Myśmy podeszli do tego w ten sposób. Otóż skoro inwestor zrobił kosztorys inwestorski, a do tego oferent zrobił, stanął do przetargu z kwotą o 20,4% niższą, przyjęliśmy, że każda z tych etapów robót powinna być około 20% niższa. I tutaj podam kilka przykładów. Sama płyta lodowiska, która, jak tutaj nadmienił pan Rędziniak, nie nadaje się już do niczego. Według kosztorysu inwestorskiego powinna kosztować 199 tysięcy netto. Zafakturowane zostało 267 tysięcy. Kanał technologiczny, który też mogliśmy zobaczyć na prezentacji, miał kosztować według kosztorysu inwestorskiego 17 600 zł, zafakturowano 55 000 zł. Płyta fundamentowa pod agregat, kosztorys opiewał na kwotę 4050 zł. Dostawa i montaż band, zafakturowano około 90% kwoty. Z kosztorysu do dzisiaj wiemy, że tych band tam nie ma, więc
ktoś zaakceptował, że tak powiem, zakres robót, które nie zostały wykonane, tak. I osobiście poproszę o opinię prawną na ten temat, ponieważ istnieje podejrzenie, że zostało tu dokonane przestępstwo, bo dysponowanie środkami publicznymi w ten sposób jest dosyć, że tak powiem, naganne i zawyżone wypłaty za dotychczasowe prace przy lodowisku były moim zdaniem, naszym zdaniem, nieuprawnione i stanowiły sposób kredytowania wykonawcy, który, jak wiedzieliśmy, miał kłopoty finansowe. Radny Marek Goryniak trochę tłumaczył radnych poprzedniej kadencji, którzy poniekąd zgodzili się na taki projekt lodowiska. Ja nie przypuszczałam, czy nie przypuszczałem, że tym projektem się zajmą dyletanci. Przecież miasto ma służby inwestycyjne, prezydenta od spraw technicznych, ma inżynierów, magistrów, ludzi wykształconych i nikt z tych radnych nie przypuszczał, że firma, która przedkłada projekt, nie projektowała nigdy takich rzeczy, że wykonawcy będą tacy, a nie. Tu się rodzi pytanie, kto wywarł nacisk na to wykonawstwo tej inwestycji od projektu po wykonawców i po inspektorów nadzoru. Dziennikarze pytali prezydenta Łukasza Borowiaka, co dalej? Proszę dać nam czas, odpowiadał. No zastanawiamy się, to jest gorący temat. Przedstawiamy Państwu dzisiaj raport, tak? Osoby, która niezależnie spojrzała na cały proces inwestycyjny. No i to jest po prostu coś, co mnie osobiście przeraża jako prezydenta miasta Leszna. Natomiast jeszcze, ale to proszę, najpierw za wcześnie, proszę dać nam jeszcze troszeczkę czasu. Ja tylko mogę odpowiedzieć na pytanie, które zostało zadane publiczne, co z lodowiskiem. Odpowiadamy, właśnie to. Prezydent nie wypowiedział się też co do tego, czy dyrektor MOSiR-u Andrzej Tomkowiak odpowie personalnie za nieprawidłowości. Tłumaczył, że czeka na wyniki kontroli komisji rewizyjnej. Nie ukrywał, że blisko 2 miliony złotych poszły w błoto, bo tyle zapłacono wykonawcy, co stanowi 51% wartości lodowiska, a realne wykonanie budowy wyliczono na około 25%. Na dłuższe fragmenty konferencji zapraszamy do jutrzejszego programu Telewizji Leszno.